wracamy do Polski. Sprawy bieżące. W Sejmie jest nasza reporterka Anna Lerczak w rozmowie z swoim gościem, którym jest Jacek Bury, senator Polska 2050. Trwa posiedzenie Sejmu, ale trwa też posiedzenie Senatu. Spotkałam właśnie na korytarzach pana senatora Jacka Burego z Polski 2050. I po pierwsze, nie mogę się oprzeć, aby nie zadać pytania, jak przebiegała i dlaczego się odbyła afera ogórkowa w TVP Info? Pani redaktor, drodzy państwo, to nie jest afera ogórkowa, to jest afera mizerii TVP, która to TVP nie trzyma standardów dziennikarstwa, a główną przyczyną całej tej awantury czy zamieszania jest to, iż Orlen, który zawyżał ceny paliwa przez ostatnie pół roku, w tej chwili jest kryty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i przez TVP, próbują zatuszować tą wielką aferę okradania Polaków i wkładano w moje usta twierdzenie w tymże właśnie programie, iż jestem zwolennikiem podniesienia cen do 10 zł za litr paliwa, bo mnie na to stać, ponieważ handluję ogórkami. No, taka propaganda nie przechodzi i niestety nie byłem w stanie tego wytrzymać. Stąd moja reakcja. Byłem przygotowany na ataki ad personam przez pana Kłeczka. Przyniosłem ogórka, o którym wspomniał, i dostał mizerię. A w takim razie, czy będzie pan jeszcze gościem w TVP Info? Jeżeli chodzi o TVP, uważam, że telewizja publiczna jest też potrzebna. Żałuję, że jest tak marny standard tej telewizji. Natomiast na pewno nie wybieram się nigdy do pana Kłeczka, bo on nie jest dla mnie dziennikarzem. Panie senatorze, a teraz pytając o to, co się dzieje aktualnie, obrady Senatu, co ważnego, na co opinia publiczna powinna zwrócić uwagę? Myślę, że bardzo ciekawym punktem będzie punkt następny, który za chwilę będziemy mieli. Jest to przesłuchanie prezesa Rady Ministrów, a właściwie kogoś z rządu, w kwestii właśnie połączenia Lotosu z Orlenem. Są to naprawdę ważne kwestie dla Polaków, dlatego że nasz narodowy majątek jest sprzedawany innym firmom. Wyprowadzane jest to poza Polskę i to za bardzo małe pieniądze. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego i kto podjął takie decyzje, aby de facto uszczuplać polski majątek narodowy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. W takim razie patrzymy, co się dzieje w Senacie. Dziękuję. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.